Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie Bitcoina. W dniu dzisiejszym, jak zawsze, rzucimy sobie okiem na perspektywę krótkoterminową. Zobaczymy też, co się dzieje tutaj z punktu widzenia perspektywy długoterminowej. Rzucimy też okiem na DXY i porozmawiamy chwileczkę również o Nasdaqu. Także jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze na samym wstępie wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. Proszę pamiętajcie, że ten filmik ma charakter informacyjny, nie ma być tutaj on poradą inwestycyjną i nie jest poradą inwestycyjną, tak? Z góry przepraszam za hałasy, jeżeli jakieś będą. Jest dopiero 9 rano u mnie i jest gorąco. Ostrzegają, że będzie heat wave. Także mam okna pootwierane, mam córkę w domu, także będzie, mogą być jakieś krzyki w tle, za co przepraszam, ale postaram się uwinąć z tym tematem dość szybko. Dobra, i tak może zacznijmy tutaj od razu od Bitcoina. Jak widzicie, jesteśmy na 4-godzinnym interwale. W ostatnio, kiedy robiliśmy sobie update Bitcoina, byliśmy o dokładnie tutaj, gdzie to kółeczko. Trzymaliśmy bardzo fajnie ten poziom pół FIB. Udało nam się go przebić, odbiliśmy się od poziomu Golden Ratio. Jednak utrzymaliśmy ładnie ten poziom pół FIB, dokładnie 20 600 dolarów. I wtedy Wam mówiłem w ostatnim odcinku, że na dobrą sprawę najcięższe dopiero przed nami. I może tutaj w woli krótkiego tutaj przypomnienia, poziom Golden Ratio, poziom 786, 21 600, tak, wysoki wolumen aktywności. No i tutaj oczywiście ten poziom 21 860, jak widzicie ta pomarańczowa linia, był to poziom, na którym my byliśmy już sromotnie odrzucani, tak? Także tutaj były największe obawy. Zanim zacząłem nagrywać, jeszcze poczekałem, aż otworzy nam się ta nowa 4-godzinna świeca. Zastanawiałem się, jakie będzie otwarcie, czy bardzo takie negatywne, tak? Czy te profity zostały wzięte tutaj na tym poziomie 1 FIB 22 460 i zobaczymy od razu zjazd po retest minimum tego poziomu 21 860 bądź też nawet tego poziomu 0786, tak? Jak na razie tutaj jest trochę taka przepychanka między bykami a niedźwiedziami. Jak obserwuję tą 4-godzinną świecę, to ona jest zielona, czerwona, zielona, czerwona. Myślę, że kilka osób, które już tutaj puszczało longa w tym momencie, kiedy wybijaliśmy się z tego horyzontalnego trójkąta. Przypominam, że cel tutaj z tego horyzontalnego trójkąta jest 23,5 tysiąca. No jednak przypuszczam, że większość traderów na pewno wzięła coś profitów tutaj na tym kluczowym poziomie one FIB, czy też na tym poziomie oporu, który wyznacza ta czerwona strzałka tutaj ku górze, tak? Także chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Na razie wygląda na to, że walimy głową o ten poziom one FIB. No i pytanie, jak głęboka będzie ta cofka, tak? Oczywiście ten poziom one FIB będzie tutaj wyznacznikiem tego, czy wy zostaniecie tutaj odrzuceni i zobaczycie głęboki zjazd, czy też zobaczycie tylko lekki zjazd, zbudujemy odpowiednie momentum i nałożymy kolejny impuls, tak? Jak na razie potwierdzam to, co o czym mówiłem we wcześniejszym odcinku i w jeszcze wcześniejszym odcinku. Wciąż jesteśmy nastawieni prowzrostowo, wciąż mamy bardzo solidne wyższe dołki, staramy się nałożyć teraz wyższy szczyt. Jak sobie zobaczycie tutaj z perspektywy fali Eliota, wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że to była nasza pierwsza fala, tak? Czyli ten impuls zanoszący nas z 18 900 aż do 21 600, to jest nasza korektywna fala druga. Pozytywne jest to, że ona nie zaniosła nas po kolejny retest tego poziomu pół FIB, tak? Ona zatrzymała się na poziomie 200 dolarów wyższym. No i teraz potencjalnie czekamy na tą trzecią falę. Ja bym był zdziwiony, gdyby ta trzecia fala zatrzymała się tylko tutaj. Ok, wydaje mi się, że ta trzecia fala w przypadku takiego impulsu z takim volume, jakie zobaczyliśmy, ta trzecia fala powinna nas zanieść o tutaj. Do 23,5 tysiąca i w tym samym momencie cel techniczny z wybicia się z tego horyzontalnego trójkąta był
byłby osiągnięty, tak? Później patrzymy na czwartą korektywną falę, która doprowadzi do retestu tego poziomu One Fib. Warto podkreślić, że taki retest jest konieczny, żeby zbudować sobie bazę pod dalszy impuls. No i potencjalnie piąta fala, jeżeli wystarczy tutaj FOMO i momentum, zaniesie nas do tego poziomu 1,6-1,8, niespełna 25 tysięcy, który jest naszym celem po przebiciu tego poziomu One Fib. Czyli jak przebijecie poziom One Fib, to są wasze cele docelowo poziom 1,6-1,8, tak? I oczywiście te pięć impulsywnych ruchów, trzy impulsywne, dwa korektywne w pięciofalowym ruchu ku górze, będą to mniejsze ruchy w tej większej fali piątej. OK, czyli tutaj macie falę pierwszą, falę pierwszą z wierzchołkiem tutaj, falę drugą, falę trzecią, falę czwartą i potencjalnie falę piątą. O tutaj. Tutaj na duże fale składają się małe fale. To już o tym wspominałem wcześniej, także mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. I jeżeli osiągniemy ten impulsywny cel, 25 tysięcy, nasz impulsywny ruch pięciofalowy zostanie tutaj zakończony. I tutaj odhaczymy sobie to bardzo dużą krechą i będziemy teraz patrzeć, co wydarzy się dalej. Okay. Potencjalnie możemy stąd zobaczyć bardzo dużą korektę ABC, korektywną, która może się zbiec tutaj z Fed Meetingiem, który jest bodajże za tydzień, o ile mnie pamięć nie myli. Tak? Jak podniosą nam o 1% stopy procentowe, no to rynki zareagują negatywnie. Więc możemy zobaczyć bardzo duże ABC, taką korektę, albo możemy zobaczyć, może wezmę tu, możemy zobaczyć mniejsze ABC. Okay, które będzie podparte kolejnym impulsywnym ruchem pięciofalowym. Okay? I wtedy rozegra się to, co Wam mówiłem, czyli 5-3-5, pierwszy ruch impulsywny, podparty korektą i kolejnym ruchem impulsywnym. Okay? I wtedy możecie dojść do tych poziomów nawet tutaj 26, 27, 29 tysięcy. I o tym też już rozmawialiśmy. Jednak tak jak Wam mówiłem wcześniej, dla mnie Bitcoin, który nie zamyka się poniżej 32 tysięcy dzienną, minimum jedną dzienną świecą, najlepiej dwoma, jest wciąż niedźwiedzi, tak? To nic nie zmienia. To jest tylko, to się mówi, że to jest dumb money, tak? Czyli głupie pieniądze tutaj wchodzą na rynek. I smart money kupowało tu na dołkach. Dumb money teraz się ładuje w to FOMO. I kiedy dojdzie do impulsu pod 30 koła, Smart money zacznie sprzedawać, a dumb money znowu będzie wchodzić w rynek, ok? Także tutaj z tej perspektywy tak na razie to wygląda. Przepraszam, że na was grałem. Także no tak jak mówię, wracając tutaj jakby do obecnego stanu, jeżeli uda nam się osiągnąć ten impuls 25 tysięcy, całe to liczenie, które zrobiliśmy sobie po znalezieniu tego lokalnego dołku na 17 600, będzie zakończone i ten cały impulsywny ruch po tym ogromnym trendzie spadkowym zostanie o tutaj zakończony. Ok? Później oddzielamy to wielką krechą i patrzymy, czy po korekcie ABC małej dojdzie do kolejnego impulsu, czy też po prostu, przepraszam, skorygujemy bardzo dużą korektą ABC ku dołowi. Na to będą miały wpływ czynniki zewnętrzne i czynniki wewnątrz krypto, tak? Jak nam się wysypie znowu, nie wiem, Coinbase albo coś, będzie masywna korekta ABC. Jak rynki tradycyjne zasrają zbroję, Bitcoin zrobi masywną korektę ABC. Także tutaj bardzo ciężko wybiegać w przyszłość, aż tutaj o kolejne 2 tygodnie, tak? W każdym bądź razie tutaj z tej perspektywy tak to wygląda. Także podsumowując, bardzo ważne jest teraz przebić poziom 22,5 tysiąca, zamknąć się tutaj dzienną świecą, by kontynuować ten impuls. Odrzucenie na tym poziomie nie jest jakoś negatywne. Jeżeli będziecie w stanie utrzymać poziom 21800 bądź też 21600, jeżeli zobaczycie głębsze nurkowanie pod 21 tysięcy do poziomu Golden Ratio, możecie i stąd nałożyć kolejny impuls. Tylko to będzie świadczyło też o słabnącym momentum, i wtedy zwróćcie uwagę na volume. Jeżeli volume będzie Wam zjeżdżać w taki sposób, czyli te świece będą coraz mniejsze, no to będziecie widzieli, że dużo tutaj smart money wyjęło kasę, tak? I profity zostały wzięte. Także to też na to zwróćcie tutaj uwagę. Dobra, może przeczyszczę to. Chciałem jeszcze na szybko pokazać Wam tą perspektywę długoterminową, którą rozpatrujemy tutaj od jakiegoś czasu.
Chyba przymknę to okno na chwilę. Dobra. Także jak zobaczycie, jest to coś, co sobie tutaj wyznaczyliśmy już bodajże 5 tygodni temu i na dobrą sprawę od osiągnięcia tych szczytów na poziomie 69 tysięcy my śledzimy tą korektę, tą falę w dół, tak? Ten impulsywny, korektywny ruch ku dołowi. Jak widzicie, w momencie osiągnięcia fali dołka fali trzeciej na poziomie 17600, my spodziewaliśmy się tego impulsu fali czwartej pod 23100. Także na razie nie dzieje się nic z perspektywy makro, czego byśmy się potencjalnie nie spodziewali, tak? I tak jak wam mówiłem, nawet jak ta fala czwarta, nawet jak ona dojdzie nam do tego poziomu 29 tysięcy, 27 tysięcy, 25 tysięcy, to wcale o niczym nie świadczy, ok? Bo już nie takie rzeczy świat krypto widział i tutaj wcale to nie oznacza, że my nie dojdziemy do 28 tysięcy i zaraz nie zasaramy do 12, tak? Bo takie rzeczy są jak najbardziej prawdopodobne. Myślę, że no tutaj to probability jest bardzo małe takiego wydarzenia, to prawdopodobieństwo, ale no tak to wygląda. Także jeżeli chodzi o tą perspektywę długoterminową, tak jak powiedziałem, którą sobie tutaj wyznaczyliśmy bodajże 5 tygodni temu, my wciąż jesteśmy na tropie tego, co się dzieje, tak? Czy jest możliwe sromotne odrzucenie na poziomie 23 tysiące? Jak najbardziej, tak? Szczególnie jak Fed nam wjedzie z jednoprocentowym podniesieniem stóp procentowych, tak? Tutaj jeżeli chodzi o ten dołek fali piątej, wyznaczaliśmy sobie ten dołek fali piątej i te osoby, które są już dłużej tutaj na kanale, wiedzą, że ja osobiście w dłuższym terminie, w nadchodzącym czasie spodziewam się nowego dołka w okolicach 14-15 tysięcy z potencjalnym jakimś wariackim knotem do 12 tysięcy, tak? Moim zdaniem 17600 nie jest to dno naszej Bessy. Oczywiście mogę być w błędzie, nie mam kryształowej kuli, nie przepowiadam przyszłości. Mimo to, że dane on-chain w wielu przypadkach wskazują na to, że 17600 jest naszym dołkiem, mimo to, że większość indykatorów wskazuje na to, że to jest nasz dołek. Musicie pamiętać, że czy indykatory, czy dane on-chain nie wkalkulowują tego, że mamy globalny kryzys, podnoszenie stóp procentowych i ogólnie gównianą sytuację na świecie, tak? Także one tego nie wkalkulowują. Bitcoin ma przed sobą pierwsze starcie z potencjalną, nie wiem, czy mogę to nazwać potencjalną recesją, bo wiele osób mówi, że już na przykład Ameryka jest w fazie recesji. Nazwijmy to, że ma potencjalne starcie z recesją i tak naprawdę nikt nie wie, jaka będzie reakcja tutaj Bitcoina i wartości Bitcoina podczas recesji. I tak przechodząc do recesji, o tak, correlations. Ostatnie 6 miesięcy korelacji. Były posty, bodajże miesiąc temu, nie, już więcej, z 2 miesiące temu, dwie osoby pisały, kiedy wspominałem tutaj o korelacji Bitcoina z rynkami tradycyjnymi, że wykres Nasdaqa w pewnym momencie wygląda jak Bitcoin, jak wykres Bitcoina, tak? No i jak widzicie tutaj na tym, co wam przedstawiam teraz na ekranie, jest ogromna korelacja Ethereum do Bitcoina. Myślę, że nie jest to rocket science. Każdy wie, że no niestety ruchy Ethereum są uzależnione w dużej mierze od tego, co zrobi Bitcoin. Jednak jak zobaczycie sobie na złoto, na oil i na Nasdaq, tak, no to widzicie, że Nasdaq, korelacja Nasdaqa do Ethereum i do Bitcoina jest bardzo silna. Tutaj jest silna do Ethereum, bo jest silna do Bitcoina, tak? I wiadomo, że działanie akcja cenowa Bitcoina pociągnie za sobą Ethereum. W każdym bądź razie, do czego dążę? Większość osób wie, i to też nie jest jakby rocket science, już od dawna, że Bitcoin jest uzależniony od rynków tradycyjnych. Wydaje się, że im głębiej idziemy w ten dołek gospodarczy, tym ta korelacja jest większa, tak? Także Nasdaq do Bitcoina bardzo silna korelacja. Rozmawiałem już z wami od Nasdaqu. Pokażę wam jeszcze raz Nasdaqa. I moim zdaniem na Nasdaqu podczas recesji, tak, czy potencjalnie koniec roku, początek roku 2023, Nasdaq może zrobić dokładnie to samo, co zrobił już Dow Jones,
czyli skorygować do swoich szczytów sprzed tutaj załamania świrusa. Okay? Jak widzicie, będzie to potencjalnie 11% spadek od lokalnego dołka, który wyznaczyliśmy 13 czerwca, i będzie to spadek na poziomie 18% od obecnej wartości cenowej, tak? Myślę, że jeżeli dojdzie do tej korekty, którą nie tylko ja przewiduję, wydaje mi się, że wiele osób, które śledzi rynki tradycyjne, myśli o tym, i na S&P może wydarzyć się dokładnie to samo, szczególnie podczas recesji. Jeżeli Nasdaq zobaczy taką korektę, jak tutaj przewidywana, no to oczywiście ze względu na to, co Wam przed chwilą pokazałem, czyli na silną korelację Bitcoina z Nasdaqiem, cena Bitcoina również pozostanie pociągnięta w dół. I warto podkreślić, że dane on-chain, czy też indykatory, które wskazują dna, które wskazują niedowartościowanie, tak, taki dormancy flow, o którym rozmawialiśmy od Willa Clemente, one nie wkalkulowują tego, tak? Także to, że jedno pokazuje Wam, że macie już dołek, to nie znaczy, że ten dołek musi być prawdziwym dołkiem, tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie mam kryształowej kuli i może się okazać, że te 17600 faktycznie jest naszym dołkiem, ale dlatego też wchodzi się i wychodzi się poziomami, tak? Wiecie, że ja kupowałem Bitcoina na 22, na 20 tysięcy, na 20, na 22 tysiące, na 20 tysięcy i na 18 tysięcy. Oczywiście im niżej idziemy, tym więcej kupujemy. I wiecie też pewnie, może jeżeli słuchaliście mojego tutaj odcinka z Rafałem, że mam też zakupy na 15 i na 12,5 tysiąca, tak? Wchodzimy poziomami, bo my nigdy nie wiemy, gdzie jest dno. No wprawdzie są tacy ludzie, którzy zawsze twierdzą, że zawsze trafiają dołki i zawsze sprzedają szczyty. Ja niestety taką osobą nie jestem, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, gdzie są dołki i gdzie są szczyty. Staramy się zawsze wejść jak najbliżej dołka i wyjść jak najbliżej szczytu. No, także to w tej kwestii. Ostatni rzut DXY. Myślę, że krótkoterminowy wzrost, impuls Bitcoina pod 25 tysięcy może być spowodowany tym, że zobaczymy korektę na DXY. Ok? Mniej więcej od maja psioczyłem wam, gadałem, filtrowałem głowę tym, że prędzej czy później spodziewam się DXY, które dojdzie do poziomu 109. Po niespełna 2 miesiącach się to wydarzyło. Z tego bardzo się cieszę, bo jeżeli ktoś tutaj grał pod to, no to nie chciałbym tutaj mieć nikogo na sumieniu. Mimo to, że tak jak zawsze mówię, to co mówię nie jest poradą inwestycyjną. W każdym bądź razie spodziewałbym się tutaj teraz korekty na DXY, tak? I my jesteśmy moim zdaniem bliżej szczytu na DXY niż dołka. To też musicie wziąć pod uwagę, ok? Dolar jest silny, jest potencjał, że przebijemy ten poziom 109. No jednak jesteśmy coraz bliżej szczytu niż dołka. I moim zdaniem dojdzie tutaj do korekty, zresztą tą korektę już widzicie, tak? Nawet jak sobie rzucicie tutaj okiem, jest tutaj wyraźna linia wsparcia teraz dla DXY. Macie tutaj odwrócone podwójne dno, czyli taki double M pattern, okay? Czyli taką M-kę, która przychodzi idealnie z dołu. Jeżeli utracicie ten neckline, ten poziom 107,5, to śmiem twierdzić, że DXY ma tutaj potencjalną korektę. Widzicie? Potencjalnie do tego poziomu 106. Okay? No i teraz pytanie. Prawdopodobnie zatrzymacie się tutaj na tej linii trendu. Okay? Na tym neckline od tego cup and handle, które tutaj patrzyliśmy. W każdym bądź razie, co mam na myśli? Korekta na DXY napędzi wzrost Bitcoina. OK? Także jak sobie, ja zawsze jak rano wstaję, pierwsze co patrzę, no to patrzę sobie właśnie DXY, czyli jak tutaj to popularne Dixie się ma, patrzę sobie dominację Bitcoina, patrzę sobie wykres Ethereum do Bitcoina, Bitcoina do Ethereum, no i patrzę, co się dzieje na Bitcoinie, tak? Patrzę na Nasdaqa, patrzę na S&P i to jest jakby moje wejście w dzień, OK? Czyli tak to wygląda. Także tutaj zwróćcie sobie uwagę na to DXY. Jeżeli zobaczycie DXY tracące ten poziom 107,5, spodziewajcie się dalszego spadku. Potencjalnie, no tutaj mamy też wyrobioną jakąś bazę, jednak no wydaje mi się, że będzie to większy korektywny ruch. I oczywiście to napędzi wzrost Bitcoina, tak? Także tutaj krótkoterminowo myślę, że jesteśmy byczo nastawieni na Bitcoinie, jednak zwróćcie uwagę, czy uda nam się przebić ten poziom
22 465, ok? Najlepiej zamknąć świeczkę powyżej i lecimy do góry. Jeżeli będzie odrzucenie, tak jak mówiłem wcześniej, patrzcie, jak głębokie będzie odrzucenie i zwróćcie uwagę na volume, gdyż to jest wyznacznikiem tego, czy będziecie w stanie dalej iść w górę. Dobra, mam nadzieję, że za dużo nie gadałem. Jak zawsze mam nadzieję, że film miał wartość dodatnią. Przepraszam za hałasy w tle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka i do usłyszenia za 2 dni w kolejnym update'cie Bitcoina. Hej!